Zacznijmy od Słowa Bożego. Jeżeli macie, kochani, Biblię, to bardzo proszę, otwórzcie na liście do Hebrajczyków. Dwa wersety sobie tylko raptem przeczytamy. List do Hebrajczyków, 4 rozdział. I interesują nas wersety 12 i 13. Hebrajczyków, 4 rozdział, wersety 12 i 13. Czytamy. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się nie mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę. O Słowie Bożym dzisiaj parę zdań chcę powiedzieć. Kochani, gdy czytamy książki, nie wiem, przygodowe, fantazy czy jakąkolwiek beletrystykę, przenosimy się w inny, wymyślony świat. Z lekturą Biblii jest zupełnie inaczej. Biblia zaprasza nas do realnego, prawdziwego świata. Czytając Słowo Boże, stajemy wprawdzie sami ze sobą przed obliczem Boga Najwyższego. Nie zawsze i nie dla wszystkich jest to przyjemne doświadczenie. To czasami boli. Biblia między innymi w jednym ze swoich założeń ma pocieszać, ale też mówić prawdę. Więc Słowo Boże obnaża, zrywa wszelką fasadę. Stajemy się nadzy. Dlatego tak wiele osób po prostu nie czyta Biblii. Bo się boi tej konfrontacji samych ze sobą przed obliczem Boga. Przed chwilą czytaliśmy przecież, że nic nie może się ukryć. Wszystko jest obnażone, jest słonięte przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę. Ja pamiętam, jak byłem takim świeżo bardzo nawróconym człowiekiem, jak bardzo mocno i namiętnie czytałem Słowo Boże. W każdym wolnym momencie ja tej księgi niemal nie chciałem wypuszczać z ręki. Tak mnie dotykało, przeszywało. Żeby była sprawa jasna, do dzisiaj tak to działa. Natomiast ja teraz opowiadam o swojej pierwszej miłości. To delektowanie się każdym słowem, każdym zdaniem, jak najwykwitniejszym posiłkiem. Ale pamiętam też, że wcześniej, zanim Pan Bóg mnie dotknął, zanim mogę powiedzieć, że się nawróciłem, że parę razy miałem Biblię w ręce. Coś tam przeczytałem. Ale dla mnie to były jakieś, to był ciężki język, niezrozumiały, nie docierał. To słowo na pewno nie było żywe, jakoś mnie nie dotykało. No i teraz pytanie, dlaczego? No teraz już wiem dlaczego. Niezbędna była pokuta i opamiętanie. Słuchajcie, ja pamiętam jak dziś, jakby to było dziś dzień, w którym się nawróciłem, dzień, w którym dotknął mnie Bóg. Oczywiście były zdarzenia wcześniej, bo to był cały proces, ale pamiętam ten szczególny dzień, kiedy przyszedł Duch Święty i tak mocno mnie dotknął, że byłem sam w domu. Padłem na kolana, podniosłem ręce do nieba, łzy mi się lały strumieniem i wołałem: Panie, wybacz mi moje grzechy. Zabierz to wszystko dziadostwo ode mnie. Ja już tak nie chcę żyć. I to było szczere jak najbardziej. I to był dzień, w którym zaczęło się wszystko zmieniać. Pan zabrał ode mnie serce z kamienia, dał mi serce mięsiste. Zmienił sposób myślenia, zmieniło się dosłownie wszystko. No ale właśnie. I dopiero będąc w takim stanie, dopiero wtedy, jak brałem tą księgę do ręki i czytałem słowo, to stawało się ono dla mnie wtedy słowem żywym. Nie było puste, nie było martwe, nie było niezrozumiałe, było żywe. Dotyka mnie do dzisiaj, przeszywa wręcz mnie, zmienia moje życie,
ale zauważyłem, że nie tylko moje życie, ale moje otoczenie wkoło też się zmienia. Jako że dzisiaj chcę powiedzieć parę słów także o mieczu, jakim jest Słowo Boże, to pozwólcie, że posłużę się przykładem. No jakim ja się mogę posłużyć przykładem? Z wojska wezmę ten przykład. Słuchajcie, młody żołnierz, który przychodzi do wojska i pierwszy raz w życiu dostaje broń do ręki, on kompletnie nie wie, co ma z tym zrobić. Wie, że to służy do strzelania, ale jak się tym posługiwać? Nic kompletnie. Zaczyna się dopiero, można powiedzieć, żmudny i długi proces szkolenia tego młodego żołnierza. On najpierw poznaje dane taktyczno-techniczne tej broni, uczy nazywać się części tej broni, uczy się ją składać, rozkładać, najpierw powoli, później szybko, później są normy, na czas to robi. Później dochodzi do takiego stanu, że zamkniętymi oczami się tą broń składa i rozkłada. Po ciemku. Kolejnym etapem jest szkolenie pod okiem instruktorów w zakresie czynności manualnych z tą bronią. Czyli jak się nią posługiwać, żeby przede wszystkim było bezpiecznie, jak się składać do strzału, jak strzelać w grupie z kolegami, żeby komuś nie strzelić jakiemuś kumplowi w głowę czy w plecy. Ten żołnierz uczy się, jak usuwać usterki tej broni, jak szybko zmieniać magazynki, bo od tego później na polu walki zależy życie jego kolegów. Następnie to są tysiące sztuk amunicji wystrzelonej na strzelnicy. I dopiero po takim czasie, po takim szkoleniu, ten żołnierz może stanąć wyprostowany i dumny i powiedzieć, że jest profesjonalistą, że jest zawodowcem, że potrafi profesjonalnie posługiwać się swoim narzędziem pracy, jakim jest broń. Słuchajcie, jeżeli chcemy używać miecza czy też broni ze Słowa Bożego, to też musimy z siebie coś dać. Też musimy przede wszystkim czytać, przede wszystkim pragnąć. Oczywiście my mamy najlepszego, najwspanialszego mentora, jakiego sobie możemy wyobrazić, bo jest nim Duch Święty. Ale dobrze jest też mieć mentora wśród ludzi, tak? Nie wiem, może pastora, może brata czy siostrę starszego w wierze, którzy by nas też poprowadzili w tym. I dopiero tak wyposażeni możemy toczyć walki duchowe. I wtedy możemy być pewni tego, że zwyciężymy. I teraz krótki fragment z listu do Efezjan. Jeden wersecik dosłownie. To jest 6 rozdział, 17 werset. Mówi tak. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Jak to zrobić? Kilka praktycznych wskazówek. Przede wszystkim trzeba czytać. Ja wiem sam po sobie, że czasami jest to naprawdę trudne. Że gdzieś te dni, ta praca, te obowiązki wszystkie tak się układają, że faktycznie już nie ma siły czasami. Ale naprawdę trzeba sobie narzucić tą samodyscyplinę po prostu. Trzeba się pilnować, trzeba czytać to słowo i być w tym konsekwentnym. Kolejna rzecz. Rozważać. Jeżeli czytasz Słowo Boże i dotyka cię jakiś fragment w sposób szczególny, to drogi bracie, droga siostro, zatrzymaj się troszkę na nim. Pomyśl, pomódl się. Najprawdopodobniej jest to coś, co ci w danym momencie Duch Święty chce powiedzieć i skierować specjalnie do ciebie. Się czuje. Kolejny, poznawaj. Ja często spotykam się, może nie często, ale spotykam się z sytuacją, że zdenerwowania, bo czegoś nie rozumiem.
Zdarza się. Ja też wiele rzeczy nie rozumiem. Ale jeżeli nie rozumie teraz, to może zrozumie za miesiąc, może za rok, może jutro zrozumie. Ale też jeżeli czegoś nie rozumie, to przychodzę do swojego kościoła. Pytam pastora, pytam starszego brata czy siostrę w wierze. Mamy grupę biblijną, poruszam ten temat. I tu też widzimy, że w tym momencie kłania się sprawa, jak bardzo ważny dla nas jest Kościół. Jak to jest wręcz niezbędnym elementem do naszego wzrostu duchowego, abyśmy mieli wspólnotę. Bo ja, nie wiem jak wy, ja w Biblii nie znalazłem nigdzie, że będąc samemu będziemy wzrastać. Nie. Wszystkie te karty, które przeczytałem, mówią o tym, że musimy być razem, że musimy być jednością, że jesteśmy ciałem, że jesteśmy Kościołem. Nie samemu. Kolejna wskazówka. Głosić. Zgodzę się najbardziej, że nie każdy z nas jest kaznodzieją, nie każdy z nas potrafi pięknie mówić, ale każdy z nas jest powołany do pięknego życia i to piękne życie ma być piękną Ewangelią dla innych. Właśnie naszym zadaniem, naszym obowiązkiem jest żyć tak, aby ludzie w nas widzieli żywego Jezusa Chrystusa, aby w nas widzieli to, jak działa Duch Święty, jak twoje życie się zmieniło, jaki ty jesteś innym człowiekiem. Ty przede wszystkim wiesz, gdzie idziesz, dokąd dążysz. Wiesz, jaka jest meta i co cię czeka. Czeka cię nagroda i mamy to obiecane. Z łaski przecież niczym sobie nie zasłużyliśmy na to. I kolejna jeszcze rzecz. Bądź posłuszny. To już na sam koniec wersecik z listu do Jakuba. Pierwszy rozdział, 22 werset. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Na tym zakończę. Amen. Nie karcz mnie, Panie, w gniewie swym zmiłuj się, Panie, bo jestem słaby, uzdrów mnie, Panie. Zatworzyły się kości me. Jak długo, Panie, czekać mam, zbaw mnie, Panie, przez łaskę swą odwróć się, Panie, ratuj duszę mą. Niech odstąpi czynią nieprawość i zło, gdyż mój Pan usłyszał głos płaczu mego, wysłuchał On mnie. Niech odstąpią ode mnie, gdyż Pan mój przyjął modlitwę.
przyjmują modlitwę mą. Niech odstąpią ode mnie ci, którzy czynią nieprawość i zło, gdyż mój Pan.